Witam. 19 października 2021 rok, godzina 20:00. Czas rozpocząć nasz dzisiejszy webinar. Webinar dotyczy oczywiście programu partnerskiego. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to na końcu prosiłbym o napisanie na czacie. Postaram się odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania w trakcie, to też proszę poczekać do końca i wtedy na końcu faktycznie postaram się odpowiedzieć ewentualnie na każde pytanie, które się pojawi. Omówimy sobie, jak zwykle na webinarach, które ja prowadzę, prosty program partnerski. Dlatego też dobrze jest sobie z jednej strony utrwalać, ale z drugiej strony myślcie o nowych osobach, które zapraszacie do biznesu, żeby takie osoby zapraszać na webinary nasze, dzięki czemu tą pracę po prostu wykonamy za Was, jeśli chodzi o dokładne zapoznanie ich z planem afiliacyjnym i z tym, z czym się to wszystko wiąże. No i zawsze na bieżąco gdzieś tam z nowościami, które są na naszych biurach, ale nie tylko, czasami jeszcze inne dodatkowe informacje przekazujemy na takich webinarach. Dwa słowa o sobie, jak zwykle nazywam się Mariusz Dużmański. Ogólnie jeśli chodzi o inwestycje online, to jest mój chleb powszedni, ponieważ zajmuję się nimi od wielu lat. Wcześniej prowadziłem usługi finansowe. Przez wiele lat prowadziłem też multiagencję finansową, bankowość, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia i nie tylko. Od 2016 roku jestem partnerem firmy Skyward Community, z czego bardzo się cieszę. Tak naprawdę od ponad 5 lat obserwuję, jak firma się rozrasta do naprawdę dużej firmy, do dużego holdingu. Od podstaw, kiedy tak naprawdę między innymi był plan budowy chociażby ekotechnoparku w Marinomorce koło Mińska na Białorusi. Obecnie wiemy, że jest tam piękny ekotechnopark z pełną jak gdyby aglomeracją, jeśli chodzi o nasze kolejki, jeśli chodzi o całą tą infrastrukturę, która była potrzebna do certyfikacji. Ogólnie to miejsce również wpisane jest do takich obiektów atrakcji turystycznych na Białorusi, bardzo znanych, gdzie mogą odwiedzać je to miejsce zarówno turyści, ale też oczywiście delegacje z całego świata. I drugim takim miejscem, które jest stworzone, to w tym momencie wiemy, ekotechnopark, czy można inaczej powiedzieć centrum innowacji, które powstaje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 30 mniej więcej kilometrów od Dubaju w Szarży, i tam są testowane również nasza technologia w klimacie tropikalnym. Wiemy, że jest to klimat bardzo mocno zarówno zasolony, jak i jeśli chodzi o pył, piach, temperatury ekstremalne, i to wszystko właśnie w tym klimacie jest testowane po to, aby później wykorzystać tę technologię nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale również cała Azja, Indie i te wszystkie miejsca, gdzie ta temperatura i te warunki atmosferyczne są trudne. W 2019 roku mieliśmy okazję jako pierwsza wycieczka odwiedzić Szarżę. Wtedy to były te początki, wbijano tam, stawiano pierwsze słupy, powstawał wtedy ekodom. Dzisiaj jest to piękny budynek z pięknym wnętrzem do przyjmowania delegacji z całego świata, ale też, jak wiemy, tworzone są dwie kolejne trasy, które w listopadzie mają być ukończone. Niecałe 2,5 km, dwie trasy, na których będą testowane między innymi certyfikacja szybkości, która jest potrzebna do rozpoczęcia budowy, o której już mówimy od kilku tygodni. Czyli wracając teraz do programu partnerskiego, tu jeszcze taka migawka właśnie z tej wycieczki w 2019, między innymi Szarża, ale też szkolenie z tego z coachingu 3D dla ambasadorów. Zatem rozpocznijmy omawianie planu marketingowego. Plan marketingowy ogólnie jest bardzo prosty, ponieważ tak naprawdę składa się z 7 poziomów. Oczywiście każdy poziom to większa głębokość, jeśli chodzi o bonusy, które otrzymujemy, ale później na kolejnych tych takich dalszych również awansach wiąże się to z dodatkowymi bonusami, z pewnymi jakimiś tam nagrodami,
ale też z dodatkowym bonusem stałym, który ci partnerzy otrzymują miesiąc w miesiąc. Oczywiście przy pewnym obrocie wykonanej pracy. Tu informacja odnośnie jeszcze biura. W naszym biurze mamy wiele zakładek. Między innymi jest taka zakładka dla partnerów i tam mamy narzędzia dla partnera. W tej zakładce narzędzi dla partnera znajdują się oczywiście nasze strony internetowe, linki referencyjne. Dwa linki, które tam się znajdują, są bardzo ważne, ponieważ poruszają temat inwestycji i technologii. Jeśli rozmawiamy z jakimś potencjalnym partnerem, który jest bardzo mocno zainteresowany całą technologią, jeśli chodzi o Skyward Community, to oczywiście możemy go zaprosić na webinar, który prowadzi Janusz Tomczak, bo on wtedy omawia nam troszeczkę szerzej temat technologii. Natomiast na tej stronie, którą my mamy w swoich biurach, pod nazwą technologia, czym tu może powiększę, możemy zobaczyć, o, to jest właśnie ten link. Technologia. Pod tym linkiem faktycznie duża dawka informacji dla potencjalnych inwestorów, jeśli chodzi o technologię. Jeśli mamy inwestora, który zainteresowany jest może nie tyle technologią, co dobrze ulokowanie pieniędzy, bo ma gotówkę i interesuje głównie go dobra inwestycja, niekoniecznie technologia. Oczywiście technologia ma znaczenie, ale chciałby wiedzieć, na czym konkretnie zarobi i kiedy. To tutaj pod tym linkiem, który damy mu do rejestracji, bardzo dużo informacji znajduje się dotyczących inwestycji. Dlaczego jest to inwestycja bardzo dochodowa, dlaczego warto ją w nią teraz wejść, no i wiele, wiele innych informacji. Zachęcam do tego, żeby dokładnie te strony przejrzeć, żeby wiedzieć tak naprawdę, co się na nich znajduje. Mamy też taką stronkę nieco niżej, ona nazywa się Go, no to jest po prostu taka stronka, która jak komuś damy takiego linka, on go przekieruje bezpośrednio do rejestracji, bezpośrednio do formularza rejestracyjnego, gdzie wypełniamy kilka danych osobowych. Następnie po kliknięciu zarejestruj dostajemy maila. Na mailu przychodzi link aktywacyjny, aktywujemy swoje konto, no i następnie zostajemy przeniesieni do tego, żeby dokończyć rejestrację łącznie z wypełnieniem danych osobowych i później dokumentów, takich jak dowód osobisty, czy ewentualnie drugi dokument tożsamości, albo może nie drugi dokument tożsamości, tylko drugi dokument, który uwiarygodni nasz adres zamieszkania, czyli adres, po którym mieszkamy. Najczęściej jest tak, że albo robimy skan dowodu, prawa, lewa, i staramy się, żeby ten skan dowodu był w dobrej jakości. Najlepiej, żeby to był faktycznie skan, a nie jakieś zdjęcie komórką jeszcze w niekoniecznie jasnym jakimś pomieszczeniu, albo krzywo, albo na jakimś ciemnym przedmiocie. Jeśli już to robimy zdjęcie, to zróbmy to na białej kartce, żeby wszystkie boki było widać i w dobrej rozdzielności. Prawa, lewa strona. Natomiast ja ogólnie zalecam, jeśli ktoś ma skaner, to żeby to zrobić skanerem i dobrej jakości takie skany zamieścić na stronie. Jeśli w naszych dowodach osobistych, to są dowody sprzed kilku lat, znajduje się jeszcze adres, to wtedy wystarczy tylko dowód osobisty i żaden inny dokument nie jest potrzebny do weryfikacji. Natomiast jeśli tego adresu nie ma, no to po prostu musimy dosłać standardowo jakiś dokument potwierdzający nasz adres zamieszkania. Może to być rachunek za gaz, prąd, czynsz, wyciąg z konta, rachunek za telefon lub ewentualnie z gminy lub z miasta, urzędu miasta, wyciągnięte takie zaświadczenie, kartka o naszym zameldunku lub miejscu zamieszkania. To jeśli chodzi o weryfikację naszych kont, zazwyczaj to dzieje się, jeśli są te dokumenty dobrze zrobione i jest to dzień roboczy, to najczęściej do 24 godzin ta weryfikacja się odbywa. Jeśli oczywiście przejdziemy ją niepomyślnie, no to najczęściej jest albo notatka, informacja, co było nie tak. Tutaj mam przed sobą program partnerski, tak jak powiedziałem, składa on się z 7 poziomów i teraz tak. Pierwszy
Pierwszy poziom to poziom partnera, to jest osoba zarejestrowana, która niejako podpisała też już umowę partnerską. Polega to na tym, czy może bardziej regulamin partnerski, programu partnerskiego. Polega to na tym, że musimy wejść w zakładkę dla partnerów i tam zakładkę w narzędzia, jak wejdziemy, to za pierwszym razem, kiedy wchodzimy pierwszy raz w to miejsce, będzie do zapoznania regulamin. On chyba składa się z 8 kartek, więc trzeba je przeklikać i zatwierdzić, że zgadzamy się. Wtedy automatycznie otrzymujemy wszystkie materiały, wszystkie narzędzia do pracy. W momencie, kiedy to już mamy, możemy zapraszać nowe osoby. Możemy tak naprawdę już na samym początku, nie mając własnej inwestycji, to jest bardzo ciekawe, możemy zapraszać partnerów i otrzymać bonus do 4 poziomów. Pierwszy poziom 15%, później 4, 2 i 1. Nawet w momencie, kiedy jeszcze my osobiście nie rozpoczęliśmy. Chociaż przyznam się osobiście, myślę, że chyba Państwo też, że ogólnie jestem zwolennikiem, żeby być praktykiem w danym biznesie. Jeśli komuś coś proponuję, to muszę być do tego przekonany. A zatem dobrze jest po prostu samemu kupić taki pakiet, przejść tą ścieżkę od początku do końca, aby później ta duplikacja, ta pomoc naszym partnerom, osobom była taka właściwa, żeby słowo, jak to nieraz się mówi potocznie, nie tyle co osoba zapraszająca, ale nieraz się mówi sponsor, czyli sponsor, ktoś, kto nas sponsoruje, czyli udziela nam informacji, daje nam informacje, daje nam linka, żebyśmy z jego polecenia weszli do firmy, zarejestrowali się, to chcemy takim osobom od samego początku bardzo dobrze pewne rzeczy wyjaśnić i też jak zajdzie potrzeba, umieć dokonać zakupu, zasilenia konta, weryfikacji telefonu i innych rzeczy, po to, żebyśmy po prostu mogli sprawnie budować nasz team. Tu mamy kolejny poziom, drugi, to jest konsultant. Konsultant to już jest partner, który dokonał pierwszego zakupu w wysokości minimum $100 i ma dwóch partnerów, którzy też również zainwestowali minimum $100. Łączna inwestycja na pierwszym poziomie wynosi $300 i wtedy na naszym koncie, naszym back office w prawym górnym, naszym lewym górnym narożniku pojawi się napis konsultant. Kolejny, trzeci stopień, jeśli chodzi o program partnerski, to lider. Nazwa lider brzmi dumnie, tak bardziej już, aczkolwiek ten stopień oczywiście tutaj w programie partnerskim jest bardzo łatwo otrzymać, ponieważ wystarczy tak naprawdę nasza osobista inwestycja $200, trzech partnerów, którzy też zainwestują minimum $200, łączna inwestycja na pierwszym poziomie wszystkich osób 2000 i wtedy otrzymujemy status lider. Tak naprawdę to może być tak, że mamy trzy osoby, które zainwestowały po 300, proszę, po $200, czyli 600. My zainwestowaliśmy resztę, czyli 1400. Łączna inwestycja wynosi 2000 i mamy stopień lidera. Tak to się mniej więcej odbywa, ale jak zauważymy tutaj akurat przy tym stopniu liderskim, oczywiście głębokość, jeśli chodzi o program partnerski, głębokość się zwiększa. Bo tu już mamy po prostu 6 poziomów, 15, 7, 5, 3, 2, 1 i w momencie, kiedy rozrasta nam się struktura, ponieważ jak mamy faktycznie partnerów, to ci partnerzy, wielu z nich za chwilę będzie liderami, będą też kolejne osoby zapraszać, a z czasem my jako masterzy też będziemy mieć liderów, a ci nasi liderzy też będą mieć kolejnych liderów, więc te głębokości tak naprawdę one są fajne, ponieważ pozwalają nam na zarabianie na partnerach z pierwszego, ale też i z drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i tak dalej poziomu, osób, które być może nawet nigdy nie poznamy. I to jest właśnie potęga różnych multi-level marketingu, różnych programów partnerskich, afiliacyjnych, że ta siła nabywcza tutaj jest w całej naszej strukturze, w teamie. Kolejny poziom to poziom mastera. Tutaj trzeba faktycznie wykonać już pełną pracę, tak jak już powiedziałem, trzeba niejako wypozycjonować,
kreować trzech liderów w swoim zespole. A pamiętamy, trzech liderzy to minimum trzy osoby, które zainwestowały po $200. Czyli w tym wypadku, w momencie, kiedy jesteśmy na masterze, mamy trzech liderów, każdy z nich ma trzy osoby, więc ten zespół już się powiększa. Mamy trzech, mamy dziewięciu, my jesteśmy i najczęściej jeszcze ileś osób zarejestrowanych bezpośrednio przez nas, którzy jeszcze tego stopnia lidera nie otrzymali. Podstawowy warunek. $1000 my musimy mieć zainwestowane jednorazowo lub historycznie. Mamy trzech partnerów na poziomie liderów. Pamiętamy, lider minimum $200 osobistej inwestycji. I na pierwszym poziomie master musi mieć $5000. Tak naprawdę w momencie, kiedy mamy tylko trzech liderów i nikogo więcej i oni zainwestowali załóżmy 600, tylko to minimum 600 załóżmy dolarów, no i mają tam swoich ludzi, to w tym wypadku, jeśli my byśmy zainwestowali 4400 i łączna suma z naszą inwestycją na pierwszym poziomie wynosi 5000, możemy uzyskać poziom mastera. Oczywiście to jest takie na skróty, bo można tak zrobić i ten poziom się już ma i wtedy się sięga do 9 poziomów w głąb, aczkolwiek jeśli robimy to naturalnie, czyli zapraszamy więcej osób, 3, 6, 9, 12 i tak dalej, w szerokość i później pomagamy tym szczególnie liderom, którzy się wyłaniają właśnie wśród tych wielu osób zaproszonych, właśnie osoby, które chcą pracować i chcą działać, poświęcamy im czas, pomagamy po to, żeby faktycznie pomóc im jak najszybciej osiągnąć poziom czy to lidera, czy też później mastera, ponieważ jeśli my uzyskamy trzech liderów i jesteśmy masterami, bo mamy odpowiedni obrót na pierwszym poziomie, czyli te 5000, to wiem, że prędzej czy później, jak oni fajnie pracują, staną się masterami. Natomiast jeśli będziemy mieć minimum trzech masterów, to dzieje się rzecz następująca. Mając trzech masterów, stajemy się ekspertami. Oczywiście pod pewnym warunkiem, spełniając określone wymagania, warunki, master, pamiętamy, $1000 inwestycji własnej. Jeśli chodzi o eksperta, to ekspert, osobista inwestycja to 5000. Musi mieć trzech oczywiście partnerów, którzy są na poziomie masterów. I co jest najważniejsze, to oczywiście tutaj ci masterzy muszą mieć właśnie tą swoją inwestycję. Każdy z nich minimum, pamiętamy, $1000, bo taka jest minimalna inwestycja mastera i na pierwszym poziomie musi być kwota łączna z pierwszego pokolenia łącznie z naszą inwestycją $10000. Jeśli my mamy 5000, mamy trzech masterów i mamy 10 tysięcy na pierwszym poziomie, uzyskujemy stopień eksperta. Zapewniam, że tak jak mówię na każdym webinarze, osiągnięcie czy zrobienie jak gdyby obrotu własnego w wysokości 5000 nie jest problemem. Osiągnięcie tak naprawdę obrotu 10 tysięcy z pierwszego pokolenia nie jest problemem. Problem jedynie najczęściej polega na tym, aby pracować z ludźmi w zespole, tymi, którzy naprawdę chcą coś zrobić i naprawdę chcą się rozwijać. I takim osobom naprawdę najwięcej czasu poświęcić, bo staną się automatycznie bardzo szybko liderami, masterami i wyżej. Ale takich osób musimy po prostu szukać. Wiemy, że na 10 osób będzie być może jeden lider, dwóch liderów, którzy naprawdę będą chcieli coś robić. Część kupi pakiet, zapomni o temacie, część kupi pakiet i od czasu do czasu komuś powie. Natomiast liderzy, masterzy, musimy sobie ich wykreować naprawdę i pracować z tymi, którzy chcą coś zrobić. Takie osoby się oczywiście będą pojawiać, ale to wszystko będzie miało odniesienie do tego, ile wkładu pracy wkładamy ogólnie, żeby rejestrować nowe osoby i zapraszać do biznesu i później wśród tych osób pomagać tym osobom, które chcą pracować, też chcą robić duplikacje i zapraszać kolejne osoby, poświęcać im czas, pomagać im w rejestracjach, pomagać im w zasilaniu kont, wyjaśnianiu lub nawet prowadzeniu krótkich webinarów na Zoomie czy jeszcze innych mediach, żeby takie osoby
takim osobom dawać świeżą dawkę informacji. Jakie są firmy, na jakim etapie jesteśmy, co się dzieje w firmie, dlaczego to jest czas dobry, a nie na przykład wielu z nas było 5 lat temu, kiedy tak naprawdę było pole i plany. Dzisiaj mamy tak naprawdę technologię, która już jest ocertyfikowana i gotowa do podbicia całego świata. Widzimy, że ekspert również tutaj troszeczkę nastąpiły zmiany, ponieważ ekspert w tym wypadku już sięga do 20 poziomów w głąb. I to jest ta zasadnicza różnica, że mamy 16% na pierwszym poziomie, tutaj to jest też ta różnica 1% więcej i ogółem 20 poziomów w głąb. Różnica jest też również na tym, że żeby osiągnąć ogólnie stopień eksperta, musimy mieć 3 masterów, ale 2 masterów może być na pierwszym poziomie, a 3 master może być na przykład na drugim poziomie, czy ewentualnie na 3 poziomie, czy na 4 poziomie. Nie ma to znaczenia. Ważne, żeby był na innej nodze niż tych pozostałych 2 masterów, niezależnej nodze. Czyli 2 masterów musi mieć na pierwszym poziomie, 3 może być w niezależnej nodze na dalszym poziomie. Także tak naprawdę nasi liderzy, jeśli ktoś ich wyprzedzi, ktoś tam stanie się masterem, to może być master na 2., 3 poziomie w innej niezależnej nodze. On się liczy nam do kwalifikacji. Kolejny stopień to top ekspert. Top ekspert musi mieć osobisty obrót w wysokości 10 tysięcy dolarów, oczywiście jednorazowo lub w okresie historycznym. Musi mieć 3 ekspertów i to, co jest najważniejsze, 30 tysięcy obrotu w pierwszej linii. I to brane jest pod uwagę. Jeszcze jedna rzecz, widzimy, że tutaj w wypadku top eksperta dochodzi dodatkowy bonus w wysokości od 500 do 1500 dolarów. On jest liczony w zależności od obrotu w danym miesiącu. Obrót jest liczony od 5 do 20 tysięcy i w zależności, czy to będzie 5 tysięcy, możemy otrzymać co miesiąc dodatkowo bonus od firmy 500 dolarów przy 10 tysiącach lub więcej 800 lub 20 tysięcy obrotu lub więcej 1500 dolarów. To jest fajne, ponieważ to jest dodatkowy bonus, który otrzymuje top ekspert. Widzimy tu również, że jeśli chodzi o głębokość, to już maksymalna głębokość 24 poziomów. I jak znamy różne firmy, to wiemy, że to było różnie. 3 poziomy, 6 poziomów, 8, 10, 24 bywa to bardzo rzadko. Tutaj firma daje nam możliwość zarobienia bonusów z 24 poziomów, oczywiście po odpowiednim uzyskaniu odpowiedniego stopnia. Przy top ekspercie mamy tą pełną głębokość. Pamiętamy, przy ekspercie jest to 20 poziomów, więc też bardzo dobrze. Jeśli chodzi o top eksperta, jaki jest wymóg? Jeśli chodzi o te 3 główne warunki, jak trzeba spełnić? 10 tysięcy własnego obrotu, 30 tysięcy partnerzy na pierwszym poziomie i 3 ekspertów. 2 ekspertów na pierwszym poziomie, 3 może być w dalszej nodze, w dalszym poziomie, w niezależnej nodze. To tak jak tutaj widzimy, niezależna noga, 3 poziom, ekspert. I on liczy nam się do naszej kwalifikacji na top eksperta. Czyli to tak mniej więcej wygląda i zobaczmy ostatni poziom. Ostatni poziom to jest Sky Expert. Oczywiście jeśli chodzi o bonus, to jest 24 poziomy, bo to jest maksymalny bonus. Kwalifikacja. Główna kwalifikacja to 20 tysięcy obrotu osobistego, czyli Sky Expert musi mieć 20 tysięcy własnej inwestycji jednorazowo lub historycznie. Następnie musi mieć obrotu na pierwszym poziomie obrotu 90 tysięcy dolarów i 4 w tym wypadku top ekspertów. Jak widzimy,
dwóch top ekspertów może być na pierwszym poziomie, natomiast w wypadku tych pozostałych widzimy, że jest dwóch na dalszych nogach, tak jak powiedziałem. Tutaj w wypadku jednego top eksperta jest na drugim poziomie, a tam jeden jest na czwartym poziomie. On liczy się do naszej kwalifikacji na eksperta. Podsumowując, 20 tysięcy własna inwestycja, 90 tysięcy obrót na pierwszej nodze, a czy na pierwszym poziomie i czterech top ekspertów. Mamy wtedy SkyExperta. Musimy mieć obrót między 10 a 30 tysięcy, albo otrzymać comiesięczny dodatkowy bonus w wysokości, jak tu widzimy, albo 500, albo 2000 dolarów. Jeśli to jest 30 tysięcy lub więcej obrotu, to oprócz wszystkich bonusów, które otrzymujemy do 24 poziomów, otrzymujemy od firmy 2000 co miesiąc dodatkowego bonusu. To jest fajny dodatkowy dochód. Tutaj mamy dodatkowy bonus, o których też mówię każdego miesiąca, ponieważ jeśli są płatności w naszym pierwszym poziomie, są płatności na raty lub oczywiście też jednorazowe wpłaty, bo one do tego się liczą, tego dodatkowego bonusa, to warto pamiętać, że w momencie, kiedy w naszej strukturze zostanie zapłacona piąta płatność, dziesiąta płatność i dwudziesta płatność, otrzymujemy albo 16, albo 17, albo 18% bonusu z pierwszego poziomu. Czyli, żeby łatwiej nam to było zrozumieć, mamy dzisiaj 19 październik. Jeśli na przykład 29 czy tam 30 października w naszym zespole ktoś zapłaci 20 płatność łącznie z wcześniejszymi płatnościami wszystkich partnerów na pierwszym poziomie, 20, zapłaci swoją ratę po prostu comiesięczną i to będzie akurat w naszym zespole na pierwszym poziomie 20 jakaś tam płatność. Z kolei to możemy otrzymać 18% z wszystkich rat, które zostały zapłacone w tym miesiącu, od pierwszego do ostatniego danego miesiąca. Czyli tak naprawdę przy pewnej regularności, kiedy pozyskujemy partnerów i oni kupują pakiety na raty miesiąc w miesiąc, one później się nakładają na siebie w kolejnych miesiącach, to możemy tak naprawdę co miesiąc otrzymać nie 15, ale 18% bonusu z pierwszego poziomu. Jeśli chodzi o podsumowanie warunków programu partnerskiego, to pamiętamy, kiedyś była minimalna suma inwestycji 25, teraz jest minimalna suma inwestycji 50, minimalna kwota wypłaty 30 dolarów, ostatnie dwie ważne informacje to 24 poziomy programu partnerskiego, co daje naprawdę dobry wynik i każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę osób do swojego zespołu. Oczywiście mówimy o pierwszym poziomie, w szerokość nieograniczoną liczbę osób. Tutaj krótkie bonusy, które otrzymują partnerzy od poziomu mastera, czyli mistrza. Jest to długopis firmowy, następnie ekspert otrzymuje 500 dolarów na swoje konto po 24 godzinach odzyskania tego statusu, czyli 500 dolarów. Top ekspert otrzymuje 1500 dolarów na swoje konto za awans i Sky Expert otrzymuje 2000 w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego statusu na swoim koncie. To jest takie fajne dodatkowe wyróżnienie za osiągnięcie pewnego statusu. Tutaj mamy jeszcze zdjęcie z tego wyjazdu w Dubaju, kiedy mieliśmy tam certyfikację na ambasadorów. Tutaj mamy najważniejszą osobę w Polsce, panią Natalię, która jest kuratorem na teren Polski i bardzo dużo tutaj, jeśli chodzi o przepływ informacji, to tutaj przez panią Natalię przechodzi. Pewne plany, pewne rzeczy, które się będą działy w przyszłości, to tutaj zapewne pani Natalia będzie o nich wiedzieć jako pierwsza. No i tutaj część zespołu polskiego. Mamy tutaj też ambasadora z Belgii, który wiemy, że dużo pracy wykonuje ogólnie w Afryce, w tych krajach
Tutaj również koleżanka też z Belgii. Tutaj jedna z pań dyrektor. No i nasza część teamu polskiego, która była wtedy na tym szkoleniu. Łącznie to szkolenie trwało rok. Tutaj mamy plany, jeśli chodzi o pakiety akcji. Oczywiście pokażę tak na szybko, przelecę. Znaczy tak, może cofnę. Bo dla nowych osób oczywiście tutaj jest taka fajna informacja, że można pomyśleć o swoich dzieciach, zarówno o studentach, jak i o maluszkach, by kupić im pewien pakiet. W tym momencie, kiedy uzyskają pełnoletność, ten pakiet może być przepisany. Tutaj mamy pakiety między innymi na 5 miesięcy. One są różne, począwszy od $50 do 10 i więcej. Dyskonto, jak widzimy, w zależności od wysokości raty miesięcznej zwiększa się od 21 do 406%. Kolejno tutaj mamy pakiety od 2,5, ale oczywiście też mamy mniejsze sumy. Mamy od $50 do 2 i jeszcze więcej. Dyskonto oczywiście, tak jak powiedziałem, też się zwiększa w zależności od wysokości inwestycji. Ono nawet jest przy 150 tysiącach, jest 54% dyskonto. Ale zapamiętajmy może tą cyfrę. Zapamiętajmy może tą cyfrę. $1000, inwestycja między innymi chociażby jednorazowa, 30 tysięcy udziałów obecnie. Oczywiście plusem jest to, że w momencie, kiedy kupimy dzisiaj pakiet za $1000 i go spłacimy jednorazowo, czy już są podpisane umowy na inwestycje kierunkowe? Dobrze, powiem o tym na samym końcu. Natomiast tak, 30 tysięcy jest to, dostajemy taką ilość udziałów od razu. Trzeba pamiętać, że na ten moment są to udziały, nie akcje. Często tam gdzieś ta słownictwo, którego używamy, niekoniecznie pokrywa się w 100% z prawdą, bo na ten moment są to udziały, one będą akcjami, kiedy będziemy na giełdzie. Udziały otrzymujemy zakładowo od firmy w momencie, kiedy spłacimy całość, czyli albo kupujemy za gotówkę i to są już nasze udziały. Jesteśmy na sztywno wpisani do rejestru spółki, nawet na naszych kontach w back office'ach jest wpis do rejestru spółki, jest dokument, który możemy sobie drukować nawet z podpisem, jest tam pełna numeracja. To jest jedna rzecz. Druga, dostajemy certyfikat po mniej więcej miesiącu, czasami dłużej. Pojawia się taki sztywny, już taki trwały certyfikat, który możemy zamówić do domu. To od nas zależy, czy chcemy go mieć, czy nie. On w postaci elektronicznej będzie dostępny. Natomiast po zakupie takiego pakietu za $1000 otrzymujemy taki kupon w wysokości 2 razy. Co to oznacza? To oznacza, że jakbyśmy dzisiaj kupili taki pakiet za $1000 i otrzymamy kupon, będzie pisało 2 razy, to kupując kolejny pakiet za $1000 nie otrzymamy już 30 tysięcy udziałów, ale otrzymamy za tą samą sumę 60 tysięcy, czyli razy 2. Czyli to jest taki ukłon ze strony firmy, bonus, że możemy, inwestując więcej, możemy dostać dużo, dużo więcej udziałów. Wtedy to dyskonto przy tym drugim pakiecie będzie około 60. I to też zapamiętajmy. Standardowo jest to 30 dyskonto, czyli 1 do 30. Czyli realnie mówiąc, płacąc $1 otrzymujemy w cenie nominalnej udziały, znaczy w cenie nominalnej $1 dostajemy tak jakby w udziałach $30. Ten zapis, jeśli byśmy się interesowali odnośnie umów, to w momencie, kiedy wejdziemy w back office i wejdziemy w dokumenty partnera i tam są umowy. Jakbyśmy się wczytali w umowę, no, że tam będzie na przykład Mariusz Duczmański nabył taką ilość udziałów, jest ich tam, załóżmy na przykład w tym wypadku 30 tysięcy, no i tam między innymi w treści umowy będzie pisało, że wartość nominalna jednego udziału $1.
Czy tak naprawdę płacą dzisiaj 1000 dolarów, stajemy się właścicielami udziałów, których cena nominalna wynosi 30 tysięcy dolarów. To jest cena minimalna. Jeśli to będzie na przykład cena, to oczywiście jest tylko moje jakieś założenie, moja osobista opinia i nie jest to żadna tutaj wyrocznia to, co dotyczy przyszłości, ale gdyby załóżmy debiut w przyszłości na giełdzie był 10 dolarów, zakładamy przykład, to 30 tysięcy udziałów to już nie będzie 30 tysięcy dolarów, ale to będzie 300 tysięcy dolarów. W takiej cenie mamy kapitał i wtedy możemy sami zdecydować, co chcemy z tym zrobić. Czy chcemy dostawać dywidendy od firmy co roku większe, czy po prostu część lub całość sprzedać udziałów na rynku już wtedy otwartym. Przejdźmy dalej, bo czas nam biegnie. Tutaj oczywiście te zdjęcia pokazuję, bo to są zdjęcia, które są historyczne i wielu z nas podobne takie rzeczy dostało. Gdzieś tam kupowaliśmy na przykład udziały w którymś roku 2017, jak widzimy jest pakiet 2017 i można było mieć dodatkowo, gdyby kupić sobie drzewko. O, ja kupiłem taki pakiet i mam zasadzone drzewo w ekotechnoparku w Marynamorce. Takie drzewo ma oczywiście też numery GPS, żeby łatwo było, będąc tam na tej działce, wpisujemy sobie numer GPS i właściwie nas podprowadzi pod samo drzewko nasze osobiste z tablicą. I powiem szczerze, jak będzie możliwość bezpośrednio jechać do ekotechnoparku, jak zorganizujemy taką wycieczkę kiedyś, to bardzo chętnie taką fotkę bym se strzelił właśnie przy tym moim drzewie. Tu kolejny przykład, mamy były pakiety, gdzie w muzeum cały sufit jest wygrawerowany imionami, nazwiskami inwestorów z całego świata. Do pewnego momentu, kiedy kupowaliśmy udziały, ciekawa informacja, ok. Nie mówiłem kompletnie jaka, więc powiem to na samym końcu. Nie powiedziałem też, do czego dotyczy. Natomiast tak, wielu z nas ma te imiona, nazwiska, jest taka pewna pamiątka, jeśli chodzi o sufit, więc o tym warto też pamiętać i tak muzeum jest. I ono tam, wiemy, że cały czas się rozwija, bardzo dużo dokumentów w tym muzeum jest. Również te osoby, które kupowały pakiety z hologramem, to również te hologramy zostały uruchomione i też tam się wyświetlają z naszymi zdjęciami. Każde konto również ma taką zakładkę jak dane osobowe i spadkobierca. Tutaj też zwracam na to uwagę, żeby pomyśleć o osobach, którym możemy takie udziały zapisać, gdyby coś nam się wydarzyło. Tych informacji dotyczących spadkobierczości, to jak sprawa się będzie miała od strony prawnej, przepisania i tak dalej, to z czasem będzie coraz więcej. Z tego co pamiętam, chyba nawet na którymś webinarze była informacja, że takie informacje w naszych biurach, właśnie tam w dokumentach danych osobowych i dokumentach, naszych dokumentach na biurach pojawiły się odnośnie właśnie tego dziedziczenia. Każde biuro również ma możliwość zabezpieczenia, każdy ma możliwość zabezpieczenia swoje biuro dodatkowo takimi zabezpieczeniami jak właśnie dodatkowe kody, piny i tak dalej. Ja zalecam, żeby to zrobić. Do wyboru jest kilka możliwości, więc sami zdecydujemy, jakie formy zabezpieczenia oprócz hasła, które powinno nie być proste, typu Janek, Batman i tak dalej, tylko powinno składać się ze słowa, z kilku cyfr, małych, dużych, jakichś znaków szczególnych. Do tego was wszystkich zachęcam i przypominam. Mamy też czat online, który pod którym 24 godziny na dobę możemy po prostu porozmawiać z człowiekiem i więcej się dowiedzieć. Często również tam w języku polskim ktoś posługuje się w ciągu dnia. To zdjęcie potrzebne jest do identyfikacji naszej. Często, kiedy na przykład zablokujemy sobie konto albo zmieni nam się dowód osobisty, chcemy uaktualnić dane, które są w naszych back office'ach, danych osobowych,
i chcemy przesłać taki dowód do firmy, to oprócz tego musimy zrobić taką SIFOCIE. W ręce jednej trzymamy dowód osobisty, w drugiej kartkę z naszym imieniem, nazwiskiem, datą i na przykład SWC, czyli skrót firmy. I takie zdjęcie z dobrą rozdzielczością, czyli po powiększeniu, żeby dane na dowodzie osobistym i nasza twarz były wyraźne i nie było wątpliwości co do rozczytania, kto jest na zdjęciu na dowodzie i kto jest na tej właśnie SIFOCE, to dobrej jakości wysyłamy wtedy do supportu i nasze sprawy związane z kontami są załatwiane. Tutaj informacja też o technologii. Wiemy, że nasza technologia przeszła ostatnio też certyfikację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Szarży. To są certyfikaty, które tak naprawdę spełniają światowe normy, wymagania i one będą ułatwiać tak naprawdę pracę z podpisywaniem kolejnych kontraktów z przyszłymi klientami na całym świecie. Również co chwilę pojawiają się nowe delegacje, jeśli chodzi o nasze centrum w Szarży. Tutaj przykład jednych z września, ale wiemy, że od września tych delegacji troszeczkę tam się przeczyło i co chwilę te informacje docierają do kolejnych osób. Również fajna informacja była, że firma podjęła współpracę, dość mocną współpracę z znaną firmą Lenovo w zakresie dostarczania sprzętu do centrum w Szarży. Taki sprzęt został dostarczony, zresztą to jest jak gdyby współpraca na kolejne lata. No i tu też krótka informacja odnośnie tej oferty, która w tej chwili jest w naszych back-office'ach. Ja osobiście zachęcam Was, żebyście w strukturach przekazywali tą informację, bo ja oczywiście taką ofertę mogę przekazać dowolnej osobie w swojej strukturze. Jeśli ktoś na przykład wie, że jestem w jego strukturze, albo wiadomo, jego ludzie też będą w mojej strukturze, to możecie się zgłosić do mnie, możecie zgłosić się do pani Natalii, czy też ewentualnie do swoich sponsorów. Ta oferta jeszcze jest ważna 2 dni. I teraz dlaczego ona jest atrakcyjna? Dlatego, że jest to dyskonto 1 do 80, czyli tak naprawdę dzisiaj płacimy dolara, otrzymujemy w zamian 80 udziałów warte 1 dolara, czyli cena nominalna 1 dolar, czyli tak naprawdę płacimy 1 dolara, dostajemy 80. To jest bardzo dobra oferta, ona tak naprawdę jest ofertą mniej więcej sprzed dwóch, być może ponad 2 lat, to dyskonto 1 do 80. Pamiętamy, że w normalnej, standardowej ofercie dyskonto 54% jest przy 150 tysiącach dolarów, kiedy taką kwotę zainwestujemy. Natomiast w tej ofercie, która ważna jest jeszcze zaledwie 2 dni, dyskonto mamy 1 do 80. Czyli za 1 dolara dostajemy udziały warte 80 dolarów na dzień dzisiejszy, bo taki mamy zapis w umowach i możemy to zobaczyć w naszych dokumentach, na naszych kontach. W umowie jest ten zapis. 1 dolara cena nominalna. To jest ta wartość. Możemy oczywiście ją kupić jednorazowo, 96 tysięcy otrzymujemy udziałów, czyli warte tak naprawdę za 1200 dolarów dostajemy 96 tysięcy dolarów, czyli taka wartość tych udziałów jest nominalna. Warto się zastanowić, czy jest to warte tej ceny. Uważam, że komentarz nie jest potrzebny. I gdybyśmy chcieli na ratach, bo nie jesteśmy w stanie zapłacić na przykład przez te 2 dni najbliższe takiej kwoty 1200 dolarów, to za 200 dolarów możemy mieć nieco niższe dyskonto, ale też bardzo atrakcyjne, z ilością udziałów 84 tysiące. Jest to bardzo, bardzo atrakcyjna wartość, jeśli chodzi o udziały. To wszystko tu, jeśli chodzi o tą prezentację. Ja może przejdę teraz jeszcze na back office. Mam nadzieję, że mi to się uda. Momencik. Zrobię udostępnij dźwięk. Mam nadzieję, że to się uda udostępnić. Odświeżę i pewnie mnie wywali. Jak mi wywali, to oczywiście. A nie, jestem, ok. Okej, okay, tutaj informacje, dosłownie kilka, tak bardzo szybko, bo pewnie przeglądacie na bieżąco, ale gdyby nie, no to
Warta uwagi jest ta informacja. Anatolij Junicki przygotował raport z wystawy w Dubaju. Tutaj ważne informacje, dlatego że takie raporty czy takie wystąpienia mają związek z tym, co się dzieje w tej chwili w Dubaju, na tym Expo w Dubaju. Z tego względu, że między innymi w tej przedmowie, w tym wystąpieniu Anatolij Junicki jasno i wyraźnie zwrócił uwagę na Centrum Innowacji w Szarży i zaprasza wszystkich delegatów do tego, by zobaczyć na żywo technologię, jak się rozwija. Nie gdzieś na makiecie, nie gdzieś na papierku, gdzieś ładne zdjęcia czy filmiki, które też fajnie wyglądają, jeśli one są prawdziwe, żywe, a nie jakaś animacja, ale żeby zobaczyć to na żywo, przejechać się, zobaczyć to na żywo. Wierzcie mi, że ci partnerzy, którzy byli między innymi w Marinomorce koło Mińska na tych ekofestach, które były w poprzednich latach jeszcze przed pandemią i mieli okazję przejechać się na żywo w jednym, drugim, trzecim pojeździe, to ruszyli, jeśli chodzi o współpracę, pracę w zespołach, w ogóle w firmie, z rakiety. Po prostu to jest trudno do wyobrażenia, ale w momencie, kiedy jesteś z bliska i widzisz ten ogrom tego wszystkiego i że nie są to malutkie jakieś pojazdy, ale to są naprawdę bardzo zaawansowane urządzenia nowoczesne i jeśli chodzi o technologię, która jest użyta, jest to coś wyjątkowego. Zresztą same zdjęcia, jak tutaj oglądamy sobie na tych naszych, no to nie są malutkie pojazdy, to są, ja osobiście siedziałem w środku, więc wiem, jak to w środku wygląda, więc zapewniam, że naprawdę robi potężne wrażenie. I tutaj mamy po prostu te informacje, zawsze sobie wchodźmy w te newsy i te wszystkie artykuły, które są w środku. Tu między innymi też była bardzo ważna informacja odnośnie artykułu. To jest, już pokażę. Jeszcze widać zdjęcie na żywo. Wejdę w ten artykuł. To jest Klean Technika. To jest taki dziennik. Tutaj dziennikarze po prostu stworzyli artykuł o naszej technologii. No i mniej więcej to tak na żywo widać tutaj ten wielkość tego wszystkiego, te zdjęcia przedstawiałem, że to nie jest jakaś malutka makieta, tylko to są naprawdę fajne przeżycie w momencie, kiedy się tam jest na miejscu. Warto zapoznać się z tym całym artykułem, bo oczywiście mówimy tutaj o naszej inwestycji, w których mamy pieniądze i chcemy na bieżąco wiedzieć, co w tej inwestycji się dzieje, jak to wszystko się rozwija. Tu jeszcze bardzo fajna informacja. No tutaj powiem szczerze, jeśli chodzi o grupę dominikańską, gdzie powstało biuro, chłopacy, no powiedzmy, robią piękną pracę, wymiatają wręcz, bo oprócz tego, że otworzyli biuro, to jeszcze stworzyli taką fajną akcję charytatywną. ONZ zorganizował taką akcję charytatywną dla potrzebujących w swoim kraju. Tak naprawdę chodziło między innymi o osłodzenie trochę życia dzieciom. Tutaj widzimy kolejne zdjęcia, gdzie zakupili z własnych środków, z bonusów, które otrzymują, zakupili pewne materiały dla dzieci, słodycze i nie tylko. Tu widzimy kolejne zdjęcia. I tak jak patrzymy tutaj na tą rzeczywistość, to może ktoś powie, no to jest niewiele, ale tak naprawdę za te pieniądze, które my byśmy tutaj dzisiaj otrzymywali, na przykład 50, 100, 200 dolarów lub więcej, wiemy, jak wiele można za to kupić w krajach trzeciego świata, czyli w takich krajach gdzieś tam właśnie afrykańskich i nie tylko. I jak niewiele trzeba szczęścia i niewiele pieniędzy, żeby dać szczęście takim właśnie dzieciom, które mają bardzo mało pod względem materialnym. Jest naprawdę fajna akcja. Przy takich okazji oczywiście wśród rodziców, wśród osób, które przyjechały, można było też zrobić przy okazji taką prezentację firmową, zapoznać w ogóle z ideologią całej firmy. Jest to świetny sposób na reklamę i na rozgłos, chociażby w tym regionie.
Także piękna praca, piękna tutaj akcja ze strony partnerów. No i to, co jeszcze warto powiedzieć, tutaj jak wiemy w Unikarze zainstalowano również wydajniejsze zawieszenia. Ma to oczywiście związek z dalszym usprawnieniem tych wszystkich pojazdów, które są. Teraz wrócę właściwie do, wrócimy tutaj do końca prezentacji. I może na koniec powiem, bo tak, powiedziałem, że będzie jakaś informacja, ciekawa informacja, natomiast ona nie dotyczy osobiście bezpośrednio firmy i rozwoju, bo to, że firma się rozwija, to wszyscy wiemy i widzimy. To, że Expo na razie, a czy ono jest, natomiast te wszystkie delegacje, które tam są na bieżąco na billboardach, na telebimach takich, są zapraszane bezpośrednio do naszego centrum w Szarży, żeby tak naprawdę zobaczyć prezentację, odbyć prezentację, spotkać się z dyrekcją i porozmawiać o perspektywach rozwoju, możliwościach. To jest jedno. Natomiast ciekawa informacja, bo tak naprawdę mieliśmy pewną taką nieprzyjemną przygodę. Ja już dzisiaj mówię o tym, że jest to przyjemna przygoda, ale na ten moment to była nieprzyjemna przygoda z zakupem udziału. Nie masz, oczywiście w moim zespole troszeczkę faktycznie tutaj dość mocno się ruszyło, jeśli chodzi o te zakupy w wysokości 1200 dolarów i z dyskontem 1:80. No i mieliśmy przygodę taką jedną z partnerem. Już tutaj niektórym osobom mówiłem. Gdybyście tak naprawdę napisali na czacie, jak waszym zdaniem mogła się skończyć ta historia. Przykładowo partner generuje sobie w swoim back-office adres bitcoinowy do kryptowaluty i on sobie na przykład go generuje na przykład na Ethereum, no bo tak mówi, a wypłaci sobie Ethereum. Natomiast wchodzi na Binance na przykład, czy tam na jakąkolwiek inną giełdę i robi przelew na portfel Ethereum, robi przelew XRP, czyli Ripple albo Bitcoina. Jak myślicie, jak ta historia mogłaby się skończyć? Mając wiedzę, którą macie o kryptowalutach. Możecie napisać na czacie. Czyli generujemy sobie adres Ethereum, a przelewamy na adres Ethereum Bitcoina albo jakąś inną walutę. Powiem tylko krótko, że na Binance, kiedy napisaliśmy reklamację bardzo szybko, dokładnie, na Binance napisali nam, przykro nam, proszę Państwa, przykro nam, ponieważ to Państwo decydujecie, gdzie te pieniądze wysyłacie. W momencie, kiedy przycisnęliście przycisk wyślij i potwierdziliście to na przykład kodem, pinem, czy jeszcze inną możliwym zabezpieczeniem, to Państwa decyzja, gdzie te pieniądze poszły. Więc wiedzieliśmy, że pieniądze po prostu poszły sobie i z Binance już nie ma co dyskutować, ponieważ te pieniądze opuściły ich giełdę. Więc oczywiście pisaliśmy do supportu, pierw do czatu online, o którym często wspominam, który nas kierował odpowiednio, gdzie powinniśmy pisać w związku z reklamacją. Oczywiście wtedy firma jeszcze nie wiedziała, że dotyczy to przelewu z portfela, załóżmy innego niż wyszedł. Dokładnie partner zrobił, wiecie co, wygenerował przez pomyłkę, pomimo tego, że byliśmy na telefonie, to pomylił się, wygenerował portfel HUSD, a przelew z Binance poszedł USDT TRC20. Czyli teoretycznie poszedł gdzieś tam sobie w powietrze. My szybko bardzo reklamację, wszystkie screeny, jakie tylko możliwe z Binance, te, które były w zamówieniu, no wszystko, co mieliśmy po kolei, wysyłaliśmy do supportu, wysyłaliśmy raz, drugi raz, wysłał mój partner, później ja wysłałem jako jego sponsor. No i oczywiście mieliśmy stresa. Informację dostaliśmy za pierwszym razem, że Skyward Community nie otrzymało tych pieniędzy.
No to już właściwie wiedzieliśmy, że środki sobie poszły w powietrze i możemy zapomnieć. $1200 poszło u partnera, 5000 tak naprawdę, o 5000 mniej więcej złotych jest biedniejszy. No tak przewidywaliśmy, że tak może się skończyć, chociaż cały czas się gdzieś tam łudziliśmy, że może coś, jakiś cud się zadzieje. No i oczywiście jeszcze raz pisaliśmy do firmy, dokładnie wyjaśniając, żeby tam zgłosili sprawę do pośrednika, z którym współpracują. Tam w momencie, kiedy generujemy ten portfel, no to jest ta platforma, z którą firma współpracuje. No i tam zaczęli szukać. Szukać, trwało to kolejny dzień. No i partner drugiego dnia po tej całej akcji naszej, kolejnego dnia oczywiście, budzi się rano, loguje się na konto, gdzieś tam z jakąś nadzieją widzi na koncie $1200. Czyli środki się znalazły. Środki się znalazły, firma gdzieś tam po śladach w blockchainie, gdzie te środki poszły, z jakiego portfela, na jaki portfel, udało się to gdzieś tam w tym świecie wirtualnym, w blockchainie znaleźć jakiś łańcuch tych środków i je po prostu przywrócić i zaksięgować normalnie na ostatecznie na balansie partnera. To pokazuje, że firma bardzo dobrze dba zarówno o swoje pieniądze, jak i o pieniądze swoich partnerów, ponieważ podobna sytuacja kiedyś, znaczy nie kiedyś, parę miesięcy temu była u mojego brata, który wysłał środki z jednej kryptowaluty na inną giełdę i oczywiście ta waluta też miała jakieś dwa czy trzy systemy. Tutaj jak na przykład USDT ma TRC20, ERC20, jeszcze tam inne systemy, tak on wysłał w innym. Nie odzyskał pieniędzy. Do dzisiaj nie odzyskał pieniędzy, minęło już parę miesięcy. Natomiast tutaj naprawdę środki odzyskane, kupiony pakiet, partner mówi, cud się zdarzył. To pokazuje naprawdę wielkość firmy, że te pieniądze się znalazły. I to jest taka dobra informacja, pokazuje tak naprawdę w jakiej firmie jesteśmy, że każdy dolar się liczy i firma jeśli wie, że jest w stanie te środki znaleźć, a przecież wiemy, że nasza firma tworzy sama osobiście własny blockchain, bo tworzy dwa rodzaje tokenów, które będą wykorzystywane w tych również projektach adresowych, to też wie, jak takie środki poszukać odpowiednio. Także to jest wyjątkowa informacja. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie, które zadał tutaj pan na początku, czy już są podpisane umowy na inwestycje kierunkowe? Znaczy powiem tak, panie Marianie, 2 lata temu, jak byliśmy w szarży, to takich umów nie pamiętam, ale takich umów jest chyba, już wtedy było około 150, może więcej w tej chwili, może być ich nawet i 200. Te umowy są podpisywane, to są takie umowy wstępne, memorandia, nie wiem, może źle to wymawiam w tym momencie, ale to są umowy wstępne, kontrakty, ale też są umowy, gdzie są i zaliczki. Z tego, co nam wtedy 2 lata już powiedziano, to firma właściwie ma pracę przynajmniej na 10-15 lat do przodu. Gdyby teraz pełną parą zaczęli budować i ruszyć, i budować i stawiać słupy i to wszystko w pełnej parze, to mają przynajmniej na 10-15 lat do przodu pracę. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast informacje, którą ja mam, to wiem, że przynajmniej około 6 projektów na ten moment jest z pełną dokumentacją, czyli właściwie pełne zezwolenia, dokumenty i właściwie jutro mogłyby być zacząć stawiane słupy i fizycznie rozpocząć się budowa. Ja mówię to od kilku tygodni, czekają tylko na to, żeby klepnąć między innymi pewne decyzje związane z między innymi z transportem miejskim, jeśli chodzi o szybkość 150 km na godzinę, bo to nie zostało osiągnięte na Marinomorce w Mińsku, koło Mińska, na Białorusi, bo tam tor był za krótki. Niestety firma starała się przez lata, ale oczywiście gdzieś tam ekolodzy ciągle problem stwarzali i nie dało się zrobić odpowiedniego toru, który by pozwolił bezpiecznie rozpędzić się do 150 na godzinę i bezpiecznie zatrzymać. Więc to wszystko w tej chwili jest robione w szarży. Ten tor już jest skończony, podwieszenia będą teraz pewnie kończone. Mamy gdzieś tam zapewnienie ze strony firmy, jeśli oczywiście dostawcy dotrzymają terminów, firmy zewnętrzne, że w listopadzie rozpoczną się te testy. W momencie, kiedy się skończą, to rozpocznie się fizyczna budowa.
My wiemy, że tych pierwszych tras jest kilka już gotowych do zrobienia. Pamiętamy o jednej trasie, bo o nim była mowa w swoim czasie, między innymi w Dubaju 15-kilometrowy odcinek, z tego co kojarzę chyba w Szarży, ale jest też taki 130-kilometrowy odcinek towarowy, który ma być budowany i nawet w różnej prasie była informacja, że do 2023, chyba tam do września czy października ma być ukończony, więc te terminy już nas gnają. Ma tak naprawdę znaczenie to, co się wydarzy na tych dwóch torach 2,5-kilometrowych, dokładnie 2400 w listopadzie, jeśli to skończą, to ruszamy z pełną parą, jeśli chodzi o budowę. I wtedy o to, o czym mówił Junicki, to już tak na koniec, rozpocznie się tak naprawdę dopiero wtedy bardzo, bardzo poważna, można powiedzieć, kapitalizacja naszej spółki, firmie, w której jesteśmy. Jak słuchamy, czy też czytamy skróty z webinarów tutaj ludzi z zarządu, które mamy też na stronie naszych biur, to niektórzy spodziewają się, że za rok, dwa lata będą już pierwsze dywidendy. Natomiast oczywiście my tutaj jak gdyby bierzemy pod uwagę, ja zawsze osobiście każdemu mówiłem, bo dywidendy dywidendami i one pewnie na początku nie będą duże, oczywiście proporcjonalnie do tego, ile mamy udziałów, natomiast wyznacznikiem dla mnie jest zakończenie 15 etapu, co oczywiście nie jest wyznacznikiem wejścia na giełdę, ale jak gdyby zamknięcie całkowicie certyfikacji, całkowicie technologii, jeśli chodzi o ukończenie, od transportu towarowego, po miejski, po ten szybki 500 na godzinę. Oczywiście w zanadrzu przyszłości mamy ten transport, tak zwanego szybki jakby hiperloop do 1200 km, ale to jest przyszłość i na to też mamy pewne pozwolenia, jeśli chodzi o ziemie arabskie. Natomiast teraz te trzy transporty, które mają rozwiązać najważniejsze problemy świata, na nie jest bardzo duże zapotrzebowanie. Je będziemy realizować w pierwszej kolejności już wkrótce. Myślę, że bardzo głośno się zrobi. W momencie, kiedy faktycznie te testy będą, jestem w 100% przekonany, że jak się skończą testy i te tory zostaną ukończone właśnie w Szarży, a jest naprawdę bardzo duża szansa, że to właśnie będzie w listopad, względnie troszeczkę się to przesunie, ale w tym roku, rozpocznie się budowa komercyjnych odcinków pierwszych i wtedy dopiero media się będą rozpisywać. To tym wariantem takim pozytywnym dzisiejsze webinarium kończymy. Minęła tak naprawdę 21.03. Cieszę się, że wytrwaliście tutaj w dziesiątkę plus ja jako 11 na tym dzisiejszym webinarze. Będę starał się zawsze w kolejnych webinarach powiedzieć coś nowego. Natomiast wiadomo, nie chcę gdyby wybiegać naprzód, mówić o rzeczach, które nie są oficjalnie podawane ze strony firmy. Jeśli mówię o pewnych rzeczach, które nie są podawane ze strony firmy, to często mówię, że to są moje przemyślenia, jak ja to osobiście widzę i tego mi nikt tutaj nie zabroni, natomiast nie będę mówił, że jest to stanowisko firmy. Mówię o stanowisku firmy wtedy, kiedy są informacje oficjalnie podane przez firmę. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam wszystkich, miłego wieczoru.